Cześć, nazywam się Marcin Szafrański. Wybrałem dla Was kilka modeli butów, które są dostępne w Sportano i opowiem o cechach, które są schowane tutaj i technologiach w poszczególnych modelach. Zacznijmy od buta dla początkujących, czyli niski Flex, Flex 70. To jest Salomon Select HV, czyli high volume, wysoka objętość, dużo miejsca w środku. But damski z niższą cholewką. Pierwsze, co się nasuwa, biorąc tego buta do ręki, on jest butem lekkim. Lekkim, wygodny w zakładaniu, bardzo miękki w części łydki. Za pomocą jednego klucza pokrętła możemy regulować objętość w obrębie łydki, czyli możemy tego buta zrobić większego, mniejszego. But ma szerokość 102 dla rozmiaru 26. I różnego rodzaju plastiki, to znaczy tutaj w tej części buta mamy miękki plastik, który pozwala na to, żeby łatwiej wsunąć nogę do środka. 4 mikrometryczne klamry. Bardzo fajnym rozwiązaniem jest proste przestawianie, bo może być kłopot z zapinaniem buta. Przestawiamy i już nagle te ząbki są w innym miejscu, dużo łatwiej tego buta zapiąć. 4 klamry, rzep, nic, no w moich oczach nic specjalnego, ale doskonały, lekki, wygodny but dla początkujących. Od tego bym zaczął. Marznące stopy, marznące dłonie. Ha, ile to już razy słyszałem. Mamy na to rozwiązanie. Najprostszym rozwiązaniem jest damski but Rossignola z systemem grzania, który ma w sobie schowane baterie. Możemy to podłączyć na noc, możemy potem na różnych poziomach grzania mieć przez całe 6 godzin. W zależności od poziomu grzania możemy mieć ciepłe stopy. Ten but ma w sobie system grzejący, a więc nigdy więcej zimnych stóp. Świetne rozwiązanie. But dla dziewczyn, które poszukują wygody. But z regulowanym flexem poprzez wkręcanie, wykręcanie tutaj z tyłu, ale to zrobi serwisant śrub. Możemy ten but utwardzić, może być bardziej miękki. 4 wygodne, długie klamry. Super miły w pierwszym wrażeniu w dotyku poprzez wyściółkę. No i to, co jest najważniejsze, Rossignol Pure Heat, to jest but grzany. Jeszcze jedną rzeczą, która tutaj jest godna podkreślenia, jest Grip Walk. To jest nowy system, który pozwala wygodniej i bezpieczniej chodzić, bo mamy buty klasyczne, alpejskie, które kiedyś były normą ISO i zawsze wszystkie były takie same. Teraz wprowadzono Grip Walk. W tym bucie lepiej się chodzi, w tym bucie jest ciepło i w tym bucie da się świetnie jeździć na nartach. Jeśli nie zdecydujecie się na buta grzanego, to mamy jeszcze w Sportano dwa rozwiązania. Rozwiązanie drugie to są skarpety firmy Lenz, które są również skarpetami grzejącymi. Będziemy mieli stopy ciepłe w każdych butach. Jest kilka modeli, kilka baterii, to wszystko naprawdę fajnie działa. Albo możemy po prostu zrobić coś bardzo taniego, bardzo prostego. Firma Holmenkoll wprowadziła Warm Fit, taki krem. Ja nie do końca w to wierzyłem, ale przetestowałem na sobie. To jest krem, który trzeba wetrzeć w stopy na pół godziny przed wyjściem na narty. Robi się naprawdę ciepło, a co jest bardzo istotne, on wchłania się i nie jest ślisko, bo byłoby bardzo źle, gdyby stopa ślizgała się w bucie. Ten krem powoduje, że stopa dobrze się trzyma w bucie, a gorąco jest przez 4 godziny. No, testowałem na sobie. A więc do wyboru, albo skarpeta grzejąca, albo od razu but z systemem grzejącym, albo krem Holmenkolla. Z niezrozumiałych dla mnie powodów zniknęły swego czasu z rynku buty tylnowejściowe i co? I pojawił się hit firmy Nordica, but, który zaskoczył mnie bardzo. Flex wysoki, 110, czyli but dla bardziej wymagających, ale przede wszystkim cechy jego pozwalają na łatwe zakładanie, na szybkie zakładanie, na wygodę, na personalizację poprzez infrared. To jest system Nordiki, gdzie lampą na podczerwie podgrzewamy buta i potem specjalnym systemem przyssawek tego buta jesteśmy w stanie modyfikować do stopy. No ale najfajniejszą rzeczą, która mi się tutaj w tym bucie podoba, to jest jego zakładanie. To jest but, który możemy założyć bez używania rąk. No i co, kto lubi się zginać przy zakładaniu butów? No to jest genialne. I można iść na stok. But zapięty, jeden, drugi i gotowe do jazdy. Nie ma konkurencji na rynku. W ofercie Sportano but, na który chciałbym zwrócić uwagę, to Atomic Hoax 100. Dlaczego? To jest but, którym łączy sobie dwa światy. Świat All Mountain, to jest but,
o kształcie, o kątach, zresztą regulowanych tutaj od 13 do 15 stopni pochylenia cholewki do przodu. To jest but all-mountain do jazdy cały dzień po trasach przygotowanych pozatrasowych, ale równocześnie przy zwolnieniu tej zapadki staje się butem freeturowym. Freeturowym, czyli możemy wpiąć narty z wiązaniami pinowymi i możemy w tym bucie normalnie iść sobie na skitury. Czyli mamy trochę cięższego buta skiturowego, ale równocześnie mamy buta all-mountain, którym się doskonale zjeżdża. Bo jak wiadomo, w tych super lekkich butach skiturowych zjeżdża się słabo, a to jest but, który łączy w sobie dwa światy. Jest butem bardzo lekkim, jest butem z systemem grip walk, bo no to już jest standard tego rodzaju zastosowaniach. No i tutaj poprzez konstrukcję tego Energy Backbone, to jest taki profil i ten profil odpowiedzialny jest za sztywność buta, ale potem już całość jest ten plastik dużo cieńszy, przez co but jest lekki, but jest, ma charakter sportowy dla ambitnego narciarza, ale równocześnie to jest but, w którym można rozpocząć przygodę ze skituringiem. No, jeden z moich faworytów, bardzo mi się podoba to, co zaproponował Atomic, szczególnie akurat ten Hoax, bo każdy z producentów i Nordica, i Lange XT, i Salomon ma tego rodzaju rozwiązania. No ale akurat wybrałem Atomica, bo uważam, że jest butem doskonałym. No i doszliśmy do buta najmocniejszego w naszej ofercie. Buta z flexem 150-140. Ci, którzy oglądają relacje w telewizji, widzą wielu najlepszych zawodników, mistrzów olimpijskich w tych butach, w Raptorach WCR. To jest Raptor WCR 140 z możliwością regulacji flexu poprzez dodawanie, ujmowanie śrub, z możliwością dopasowania przez system Liquid Fit. To są specjalne żele wpuszczane tutaj, żeby uzupełnić, żeby ten but bardzo mocno trzymał w obrębie Achillesa i nasady pięty. Co istotne, specjalne materiały termoplastyczne, które ma tylko head, powodują lepsze tłumienie drgań, a więc w tym bucie narty prowadzą się stabilniej. Head opracował system ten spin bone, tych klamer, które idealnie zapinają, obejmując stopę. To jest wyścigowa maszyna dla tych, którzy chcą startować w zawodach albo dla tych, którzy chcą jeździć bardzo szybko na nartach sportowych, nartach gigantowych. No, jeden z najlepszych, z tym, że tak jak mówiłem przy rodzajach butów, im but bardziej sportowy, tym jest bardziej wąski. Ten but ma szerokość 96 dla rozmiaru 26,5. I możemy go, dokręcając, zrobić butem 150 plus specjalny system tutaj podwójnego tego paska. Możemy go jeszcze bardziej utwardzić, dopinając tego rzepa i dostajemy wyścigową maszynę dla jeżdżących najszybciej na stoku. Przedstawiłem kilka, no bo nie da się tego wszystkiego pokazać, modeli i te buty grzejące, i te buty all mountain, i buty dla początkujących, i buty dla poszukujących wrażeń, jeśli chodzi o szybkość. To wszystko na sportano.pl i to wszystko w naszym stacjonarnym sklepie w Warszawie. Zapraszam.